Wczoraj przed snem zapytałem się mojej duszy, o czym mam opowiadać Państwu w kolejnych podcastach, a gdy się obudziłem, to wiedziałem już, że o numerologii. Na początek musimy zastanowić się nad tym, czym jest liczba w duchowym jej znaczeniu. Gdy narysujemy liczbę 1, 5 czy 8 na kartce papieru, to zobaczymy tylko płaski jej wymiar, końcowy efekt zjawiska, które swoim korzeniem sięga znacznie głębiej. Za tym płaskim symbolem kryje się głębia, a tą głębią jest energia, wibracja, częstotliwość, która przekłada się na dane odczucia, pragnienia, dążenia, cechy czy właściwości, na przykład danej istoty. Ale nie tylko istoty możemy badać za ich pomocą, bo także zdarzenia, ich przyczyny, potencjały, sens, wszystko co istnieje, co się dzieje, to manifestacja pewnych kombinacji ponakładanych na siebie liczb, wibracji. Pytanie, czy ta wiedza jest nam potrzebna i przydatna w życiu codziennym? Jest. Na dodatek szalenie istotna, ponieważ wnikając głębiej w wymiar liczbowy do ich energetycznych podstaw, jesteśmy w stanie określić, jakie mamy zdolności, predyspozycje, właściwości, w czym będziemy się sprawdzać, a gdzie nie, dlaczego jedne miejsca czy osoby będą nas przyciągać, a inne odpychać, bo wszystko to wibracja, wzajemne przyciąganie i odpychanie, a widząc te cyferki, wiemy, dlaczego tak się dzieje. Najbardziej popularne jednak jest liczenie związków, gdzie prosta już znajomość daty urodzenia dwóch osób podpowie nam, jakie wspólne cele czy zagrożenia staną przed nimi, czy związek w naturalny sposób będzie trwać nieprzerwanie, czy też będzie wymagać jakiegoś wysiłku, a nawet będzie niemożliwy z powodu odpychających się, zwalczających wzajemnie, drażniących wibracji. Niemożliwy to nie znaczy, że nie miał prawa zaistnieć, bo nieraz trzeba poznać zły związek, by w przyszłości docenić i cieszyć się już tym dobrym i jako takiego rozpoznać. Za pomocą liczb nie tylko możemy badać, jak dana istota będzie się realizować, ale także jaki jest jej zamysł, predyspozycje do tej realizacji. Oczywiście nie chodzi tu o przewidywanie przyszłości, a o podpowiedzi, które miejsca, osoby, zdarzenia będą nam sprzyjać i zaowocują w nas pozytywnie, a jakie staną się przyczyną naszych nerwów, złości czy niepowodzeń. Znajomość numerologii pozwoli nam oszczędzić czas i zdrowie na zajmowanie się sprawami, do których po prostu nie mamy zdolności czy predyspozycji. Bo przecież każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zdolności czy umiejętności. Nie każdy nadaje się do wszystkiego tak samo, nie każdy może być w związku z każdym. To musi być pogodzenie na głębszym energetycznym wymiarze rzeczywistości. Dodatkowo każda liczba, wibracja ma drogę swojej ewolucji, właściwości, działać ze względu na siebie, właściwość egoistyczną, jak i przejście na właściwości altruistyczne, gdzie dane cechy wibracji są wykorzystywane ze względu na innych. Istota, schodząc do naszego świata, czerpie z tych egoistycznych cech danej wibracji. Następnie dojrzewa, gdzie z czasem zaczynają poznawać i rozumieć, a potem wykorzystywać te pozytywne jej aspekty. Ale nie mówimy tu o jednym życiu, ale o cyklu wielu żyć, ogromnym doświadczeniu, które zmienią nas z niewolnika danej właściwości na istotę, która potrafi ją okiełznać i wykorzystać. O numerologii można także powiedzieć, że to język Boga, język komunikacji na stu z tym, co tam. Język, który spotkamy w przyrodzie, kabale, Biblii, wszędzie są wzory, wibracje i ich płaskie na płaszczyźnie manifestacje. Więc gdy w płaskich cyferkach na kartce papieru zobaczymy wymiar energetycznej głębi, to otworzymy tym samym nasz wgląd w ten wymiar. Zaczniemy szukać przyczyn w głębszym duchowym wymiarze, zanim one zamanifestowały się w sposób tak prostego i znanego nam zapisu w postaci liczby. Na zakończenie tego prologu, który będzie wstępem do nowej playlisty na YouTube, dodam tylko, że nie chodzi w numerologii o to, co stanie się jutro, lecz o głębsze zrozumienie tego, co dzieje się dziś, w tu i teraz. A to tu i teraz dzieje się na wielu różnych częstotliwościach, światach, poziomach, gdzie jeden może mieć wpływ i odbijać się w drugim. Tak samo jak kilka cyferek nałożymy na siebie i podświetlimy światłem, następnie widząc ten obraz na ścianie, a te cyferki to właściwości, energie mające wpływ na nasze życie tu i teraz. Dlatego warto badać te zjawiska, warto poznawać numerologię.